Siemano, witam was w kolejnej drugiej grze turnieju Master of Street Junior. Na wstępie powiem, żebyście pamiętali o lajku pod tym filmem i subskrypcji na moim kanale. I od razu przechodzimy bez tutaj zbędnego owijania w bawełnę. Prawda, sędzia Kolo, na sztywniutko. Legiunio, pozdrowienia dla Sepka Bohuty. Dobra, pokaż Instagrama swojego. No dobra, o tutaj będzie, o. Dobra, powiedz na szybko, kto gra. Gra Mirek, Michał Mirkowski. Instagram. Tutaj. Może tym razem nie zapomnę. Może tak. Co? Jakoś na imię, o Jezu. Kolo! Nie wierzę w ciebie. I gra Elmo, Janek. Tutaj Instagram. Elmo! Wiesz, że Kolo zapomniał, jak kozioł ma na imię? I się go pytał ze chwilą. No Janek! Kabaty najlepsze! Rembrandtów! Gramy na dwie próby. Ribeya. I trzy, ostatnia trzy próby. Bez copingu. Bez copingu. I bez platu. Flyboxem, reziboxem, wallem, spinem i wszystko. I no, wszystko dozwolone. Dalej, szanujemy się nawzajem, nie wyzywamy sędziego, nie bijemy, nie gryziemy. Ty kurczaku. Tak, jasne? Ta. To jest? Tak. Uznajmy. Teraz się dogrywają. I nie ubliżamy sobie ze względu na miejscowości, z których pochodzimy. Rembrandtów. Kopaty. No ja jestem ciekawy, kiedy na tym Rembrandtowie metro zrobią. No. Ciekawy jestem. Ale ja się ten... Pierwszy pół roku życia mieszkałem na Ursynowie. Dobra, Rembrandtów to też Warszawa podobno, administracyjnie przynajmniej. Jakaś wieś, dobra, to nie. Gracie teraz papier, kamień, nożyce. 3, 4. Wilamów to jest taka oddzielna. Elmo zaczyna. Wioska. Ja zadam. Dawaj, bo w dół tamtej rurki. Dawaj, byku! Jo! Bardzo czyściutko, zaliczamy. Prawilnie. Zaliczamy. Że mam ścięty dek. O Boże! Nie no, wychodzić. Nie no, żartuję. No pan sędzia, chciałbyś dyskutować z nim? Nie, ja się go boję czasem. Bo mnie jeszcze na baraninę przerobi będzie. No. Dobra. I co ty na to? Boję się teraz. Ej, Daniel, co powiedział? O, sorry, Morgo. Dawaj, Michał! Ej, ale ja robię to. Nie. Nie, no prawie było. Tak. Dawaj jeszcze drugą. Dawaj, spróbuj. To spróbuję na skoki. Dobra. No Mordini, prawie było. Słucham? Ja muszę przemyśleć trik jaki dalej. Frontside Hurricane w dół. Bęk. Bardzo pięknie, bardzo czysto, bardzo ładnie. Profeska pełna. Bardzo. Odleszę jeden kolega. Dawaj. Bliziutko. Nie, jest potencjał. No jest. Już to prawie robił ostatnio, ale uznałem, że to zadał. Bliziutko. Tak, by the way, to jest jakieś 35 stopni w tym momencie. Jest niesamowicie gorąco, ja podziwiam chłopaków, że dają radę się ogólnie jeszcze odpychać. Mi się przegrzewa kamera i będzie ciężko w sumie nagrać cały turniej. Ja mogę powiedzieć, że jest wysoko. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, no nie? No bo ja jestem czarny, ale to nic. Dobra, nagrywaj. Jo! Jo! O nie! Bierzesz Ribeya? Bierzesz Ribeya, no dobra, mogę wziąć Ribeya. Ej, w górę! Będzie ten... Jo! Nie ma. To był ten, Fibzer w dół. Chyba 1-1 jest, no nie? Jest 1-1. Zadaję. I Elmo już wykorzystał Ribeya. Nie, weź mu nie pomagaj, co? Ja mu nie pomagam. Dobra, to ja... Ja go nie lubię. Zadaję. Nie lubię go. Coś takiego, co nie wiem, czy zrobię. Ale zadam sugarcane'a w dół rurki, po całości. Dawaj! O nie! Ja zadaję Manu pod górę tego murka. Tam? Do whipa. Manu. Jo. Do whipa. Tak. Dobra. O, stary, bliziutko. To ja zadaję Fibzera w dół rury do opo 1-8. Uraj. Frontside 1-8, nie opo 1-8. Ale backside Fibzera? Tak. Elmo!
Stresik jest, stresik jest. No jest wysoko. No jest ta rura jest naprawdę wysoka, 20 cm. Nie no, jest wysoko. Apelowałbym o 22,3. No, może i tak. Był Fibzer. Był Fibzer, tak. Jako nie sędzia, ale zaliczam. Mógłbym prosić o nagranie? Po obejrzeniu nagrania mogę zaliczyć trik, który ja robię. Elmo. Ja nie robię. Nie umiem backstage Fibzera. Nie mówcie, bo ja się spróbuję i zrobię. Właśnie, bo to jest taki board. Nie. No, dobra, ja umiem. Ja zadaję. Ile jest? Jak robisz takie boarda, stary jest 3, 2, 1. Ja zadaję fulla przez kącik. No, a mi się nie chcę się powstrzymać. Mirek słynie z tego, że on umie full whipy. Nie umiem. Jest druga próba? Nie umiem. Ja zadaję w takim razie. Jak jest ten boks, to wskok od niego z wyższej strony. Do manuala i do heela. O nie, najgorzej. Ja zadaję jeszcze raz manu do whipa pod górę mur. K, okay. Murku. Okej. Bęk, wysadził, rozparcie. Tak, tak czysto, mogę to oglądać codziennie 2 razy lub 3. Bez końca. Bez końca. Naprawdę, to jest piękne. Teraz pokażę, że... Udowodnił, dlaczego jest tu, gdzie jest. Nie, udowodnił, że Rembertów, ta, nie wiem, wieś to była, tak? Nie, dzielnica Warszawy, tak. A, dobra, dzielnica Warszawy, tak? No, że umie manuale. I jeszcze whipy. Druga próba. O, bardzo bliziutko, bardzo bliziutko. Było blisko. Nie ma już ribeja. Wykorzystał na pierwszy trik. To ale ja zadaję jeszcze raz tego sugarcane'a w dół rury. Frontboarda do heela w dół. Jo! Oh shit. Dobra, ja robię triga. No i się popisał, no musiał, no musiał. Chciał się popisać. Dobra, spróbuję ostatni raz to manu do heela. Trzech razy szuka manu do heela. To wcześniej? Tak. Jest 3-2. 4-2. 4-2, tak. Bo teraz jeszcze zadał frontboard heela, no. No, tak, sztywniutko. No, sztywniutko. Jest! Jedź, Mirek! Oj, jejku, no Mirek handlarzyna nie zrobił. Biorę ribeja. Na poważnie widzę. Taka męska decyzja, nie? O! Jest, 4-3 jest dla Mirka i tak. Bardzo dobra próba. Stary, spokojnie. To teraz zadaje Mirek. Ja zadaję manu przez cały duży murek w jedną rękę. To co? No że... Takie manu. Takie manuale. Aha, okej, dobra, o to chodzi. Ja dobra. Wiem, o co chodzi, więc... Dobra, sztubniutko. Manual one hand. Tak się nazywa. Nie wiem. Na pewno? 4-3. Nie wiesz, ale tak ci się wydaje. No, okej. Na ochocie się tak mówi. O, widzę dwa kolory, tak samo jak ja. No, tak samo jak ja. Nie. O nie. Chyba w zimę. Nagrywaj. A, Wyczko. Dawaj. Jeszcze raz? Zaliczamy. Elegancja Francja. Ładnie tak się zrobi. Proszę, tak. Elmo. Ja umiem to. Zaliczamy, bardzo czysto. A to mnie zaskoczył teraz, wariacina.
No nie wiedziałem, no, no widzicie, ja no kawaty najlepsze, tak, no, 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 no po prostu widać ten styl kabat, no. Nie upokarzaj się, mordo. Zobaczymy w swojej grze. Dobra, liczy się to, że po prostu kabaty dają się. No, Legiunia, Legiunia sztywniutko. Teraz Legiunia. Znowu idzie pomysł. To ja zadaję na dużym boksie tamtym. Front 50 do dekady. Nie ma. Ej stary, bo ten twój kodzik promocyjny to jest opłacalny. No bo bym zapłacił. Właśnie, zapomniałem w ogóle powiedzieć, że jest kod rabatowy. O taki, o tu jest, o tu. Na Skate Pro, jak coś zamawiacie, to wpisujecie ten kod. Nara. Ja go polecam, bo on mi dał zniżkę 26 zł. Tak to bym płacił 34, a tak YouTube, to płac... ile można kupić za 26 ziko później? 3 kebaby. 3 kebaby? Za 26 ziko? No tak. Jak jeden kosztuje ale ponad on ma rabaty na kebaby. Ja mam za 6 zł. Polecam się. To była druga tura. Dodaję fulla z bęku. Druga gra by się już skończyła. Zaliczam. Mogę spróbować, ale każdy wie jak to się skończy. Znaczy ja wiem przynajmniej. Elmo, zrób tak. Geniusz. Dobry pomysł. No. Dawaj fulla na spisy. Jo! I ostatni triczek, last trick rebate, jak to się mówi, ostatni trzecia próba. Ostatni. Nie ma! W końcu nie ma. Dzień dobry, więc tak po 40 minutach zaciętego pojedynku. Godzinie, nie wiem, za długo to trwało. Mamy zwycięzcę. Proszę bardzo. Michał Milkowski. Rembertów, pozdrawia. I żegnamy się z Jankiem. Dziękuję. No. I to jest nagroda pocieszenia. Dziękuję. Gdzie nagroda pocieszenia? Za uczestnictwo, proszę bardzo. Kopsoksy, papier, koszuleczko. W moim sercu kabaty i tak wygrały. No, bo zawsze wygrywają kabaty. Nie? Ale tylko w Simsach. Nie no, w Simsach się chyba nie da wygrać, nie? Ja nie pamiętam. Tylko kabaty umią zagrać, znaczy właśnie, wygrać. Tylko kabaty tak potrafią, tylko kabaty potrafią wygrać w Teamsy, więc tak.